Co za talent! Cześć dziewczyny. Dlaczego tak niesymetrycznie? Tu powinno być 3 i tu powinno być 3. A ja jestem dziewczyny, z czym do mnie, do nas dzisiaj przyszłyście? Będziemy tańczyć w formacji, uwaga. To jak ten program telewizyjny? No tak, tylko my mamy dobre oceny i dobre, tylko że reprezentujemy, więc spokojnie. TVN na pewno się ucieszy z tej informacji. Zespół Uwaga z numerem 33. To prosimy tutaj nie na scenę, tylko przed nami. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry. Jezu, dlaczego nie powiedziałem dzień dobry? A czemu nie cześć? Hej. Lepiej. Pamiętacie, że jak macie przed sobą osoby starsze, to trzeba je szanować i uważać, ale też uważać, żeby te starsze nie poczuły się, że są stare, tak jak my tutaj. No dobra. To zadam jeszcze raz. Wyglądem nie da się poczuć staro, więc spokojnie. Gdzieś? No. Dziewczyny, jesteście... Tu przeszły. Jesteście zespół Uwaga. Ile ze sobą tańczycie, ćwiczycie? Tańczymy od listopada 2016 roku. A kto jest waszym szefem? Pani Anna Pytka. Straszna jest, czy bardzo straszna? Nie, świetna. Anka, widzisz? A dobrze, już dzieci miała tam swoje podopieczne. Czy wy czujecie się, że jesteście zespołem, czy każda z was jest taką oddzielną indywidualnością? Nie, czujemy się takim zespołem. I czujecie, że daleko dojdziecie? Mamy nadzieję. To trzymamy kciuki. Co nam będziecie dzisiaj przedstawiać? Będziemy tańczyli hip-hop i cramping. To w takim razie standardowo, no trzymamy kciuki i powodzenia dziewczyny. Dziękujemy. Dzięki. Jeszcze mikrofon. Dzięki. Check body. Check body. Dziękujemy. A teraz powiedzcie coś o sobie, niech każda z was się przedstawi. Ja nazywam się Kołtun Agnieszka. Ja nazywam się Anna Tokarska. Wiktoria Kwiatkowska. Gabrysia Maciąg. Piasek Kaja. I Lech Weronika. Weronika, Kaja i wszystkie dziewczyny razem wzięte. 6 dziewczyn. Nie wiem, czy wam gratulować. O to poproszę na końcu o gratulacje bądź nie Wojtka i Zuzę, a zacznę od Kasi, ponieważ Kasia się nie specjalizuje w tańcu, więc jako pierwsza oceni was jako ta z przeciętnej publiczności. Z
bardzo przeciętnej publiczności, bardzo mi się podobałyście, jesteście uśmiechnięte, patrzycie na nas, świetnie macie skoordynowane ruchy, dopracowane. Co jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? Nie wiem. Kupiłyście mnie, ja jestem już na tak. Dziękujemy. Poproszę o ocenę Wojtka, który rok temu był po tej samej stronie co wy. Wojtek także tańczy, pewnie znacie Wojtka, kojarzycie. Wojtku, czy kojarzysz grupę Uwaga? Tak, znam was. Przez głównie Anię, ale tutaj pokazałyście się z bardzo dobrej strony. Synchronizacja wszystkich waszych ruchów jest dobra. Energii można trochę dodać, bo u niektórych widać to, że się trochę wstydzicie, ale dodajcie sobie trochę pewności siebie. Będzie bardzo dobrze, naprawdę. Bo stresu trochę było i może dlatego. No, wiem, stałem tam rok temu, więc... Zanim Zuzannę poproszę o dłuższą ocenę, to ja, bo ja też nie jestem profesjonalistą, ale lubię się mądrzyć, w związku z tym parę razy się pomądrzę. To zgodzę się z Wojtkiem, fajne jesteście, ale brakuje mi jeszcze więcej energii was. Energia to nie tylko ta żywiołowość w tańcu i wasze ruchy, które są, ale także twarz. Czasem jest tak, że możecie absolutnie zrobić taką minę olewczą i to jest fajne, jak się to wszystko wpisze w całą choreografię, w piosenkę, która jest takie zblazowanie, a czasem jest potrzeba, żeby ta energia była aż taka tryskająca. W tym kawałku jedno i drugie by pasowało tak naprawdę, bo mogłybyście być takie totalnie z takim w cudzysłowie z petem w ustach i to sobie, te koszule są takie lekko grunge'owe też zrobić i to byłoby fajne, tylko wtedy trzeba by to jeszcze bardziej zagrać. Czyli tak już jak olewanie, to po całości. Albo wręcz przeciwnie, po prostu zrobić taką megę, także w waszym makijażu, bo już musicie mieć makijaż. Jesteście w takim wieku, że do szkoły może niekoniecznie, a na scenę absolutnie fajny makijaż. Albo taki makijaż, którego nie widać, ale taki, który pewne cechy wasze by podkreślał. Bo pamiętacie, że jesteście kobietami, dziewczyny. I mężczyźni muszą na was patrzeć i musicie się bardzo im podobać. Bo mężczyźni to połowa publiczności, która będzie decydować o waszym sukcesie. Może nawet ta ważniejsza, prawda? Wojtek, ważniejsza. Nie ulega wątpliwości, my jesteśmy ważniejsi w tej sytuacji. I pamiętajcie o tym, że to, co zrobicie na scenie, nie jest tylko sztuką dla sztuki, tylko wszystko to, co robicie, tak jak w piekarni, co z tego, że piekarz zrobi zarąbisty chleb, jak nikt go nie kupi, wiecie, o co chodzi. Czyli wy musicie tak samo, tworząc siebie, musicie znaleźć taki pomysł, żeby ludzie was kupili. I dopiero jak kupią, to wtedy jest sukces. Czasem jest tak, że dużo słabsi wygrywają, bo mają na to swój pomysł, jeszcze umieją się przebić z tym wszystkim. I tego wam życzę, to jest przed wami. Jestem pewien, że Anka was bardzo dobrze poprowadzi, bo Ania się na tym zna. Zresztą siedziała tutaj rok temu z nami na tej kanapie. Więc no, w dobrych rękach jesteście. A teraz, ponieważ ja się już pomądrzyłem, to na koniec poproszę największą profesjonalistkę z nas wszystkich, czyli Zuzannę. Dla mnie było super. Jesteście młode, fajne, macie duży potencjał. Macie naprawdę fajną energię. Ja wiem, że to jest dla was początek, bo tańczycie są od listopada i to jest naprawdę krótko, jak na to, ile tańczą są zespoły. A jesteście bardzo dobrze zsynchronizowane już na tą chwilę. I myślę, że dużo przed wami. Ja naprawdę jestem na tak już teraz. Wojtku? Jestem na tak. Trzy razy tak. Ja również. Bardzo miło było was widzieć. Dziękujemy. Zapraszam po bilet. Dziękuję bardzo. Hello, girls and boys.